8 milionów złotych. Tyle gmina Myślenice otrzymała unijnej dotacji na realizację dwóch projektów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Dobczyckiego zbiornika. Ze środków, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, będziemy realizować punkt widokowy jako przystanek turystyczny w miejscowości Droginia na tak zwanej Tulei. Przepiękny punkt, naprawdę pierwszy w Myślenicach, w Gminie Myślenice z takim obszarem, bo będzie na cały zbiornik Dobczycki i nie tylko. I on wchodzi, jakby komponuje się w ścieżki rowerowo-biegowe, które będą szły od Myślenic, już od tej naszej krótkiej ścieżki, która dzisiaj się kończy na Moście Osieczańskim, w stronę właśnie Wałami, w stronę Drogini, na tak zwaną Tulej, czy tam, gdzie był stary kamieniołom w Drogini. I u góry będzie właśnie ten punkt widokowy. Potem, jeżeli się cofniemy z powrotem do Myślenic, to przejdzie mostem Osieczańskim na drugą stronę, z drugiej strony Raby, w stronę Dolnego Przedmieścia Kazimierza Wielkiego, w stronę Góry Bożęckiej, na Górę Bożęcką i tam przepiękny widok na zbiornik Dobczycki, gdzie większość ludzi tego nie widzi, bo tam nie uczęszczamy. I piękny widok z tak zwanej Czerwonej Góry właśnie z Góry Bożęckiej na zbiornik i na te okolice, w stronę Osieczan i Drogini. I tam będziemy schodzić już potem w stronę granicy z Sieprawiem, w stronę Zatoki Zakliczyńskiej. W gminie Myślenice powstanie 16 km ścieżek rowerowo-biegowych. I oprócz tego będzie jeszcze ścieżka dla rolkarzy, która będzie zaczynała się gdzieś od centrum sportowego, czyli od boiska klubu sportowego Wisła, teraz tutaj aż do Dolnego Jazu. Ścieżka oddzielna dla rolkarzy, by rolkarze mogli tam ćwiczyć czy nartorolki, czy także i same rolki. Moje zamierzenie jest takie, jak rozmawiałem też z panem marszałkiem, żebyśmy to otworzyli być może we wrześniu, być może pod koniec sierpnia. To wszystko zależy od tego, jak. Po pierwsze, podpiszemy umowę z panem marszałkiem na dofinansowanie. Dwa, od już wykonawcy. Natomiast, aby podpisać umowę, jest szereg procedur formalnych, które musimy spełnić, a niestety nowa instytucja, jaka powstała, czyli Polskie Wody, nie mają jeszcze stosownych upoważnień, żeby podpisać z nami umowę.